Cześć. Cześć. Witamy dzisiaj na Świętokrzyskiej Maderze. Byliśmy tak. Już na Ibizie, jesteśmy teraz na Maderze. Pokażemy byliśmy wam. Na Świętokrzyskiej Ibizie, a teraz jesteśmy na Świętokrzyskiej Maderze. Słuchajcie, Madeira, taka wyspa w oryginale należąca do Portugalii na oceanie, a teraz jesteśmy na Świętokrzyskiej wersji. Zobaczymy, jak to nie byliśmy tu wygląda. Jeszcze i nie wiemy, jak to będzie. Tak, wyglądać. Pierwszy raz w życiu jesteśmy tutaj, a w sumie jest niedaleko. Niedaleko też tej Ibizy. Tak, jest Madera. Tak. Wszystko w pigułce jest w Polsce, słuchajcie. Wszystko w pigułce. No, idziemy zobaczyć. A ta właśnie Madera wygląda tak, że tutaj macie na tej Maderze parking. No i jest dość spory, ale jest dzisiaj środa. No, jest wypełniony w 80 paru procentach. Tutaj jest siłownia. No i tutaj się idzie prościutko, geradeaus. Tak, ja zapierdzielam po ścieżce rowerowej. A tu jest jeszcze jakiś parking, ale to jest chyba jakiś wewnętrzny, bo tam jest szlaban. No i zobaczmy, jaka różnica. Zobaczmy, czym się różni od Ibizy, czyli Sielpi Wielkiej. A to jest miejscowość koło miejscowości Cedzyna. Tak, to jest... Ten zalew też się nazywa Cedzyna, koło miejscowości Cedzyna. Nie mylić z Cedynią, bo... Bo się już pomyliłeś. Bo ja się już pomyliłem i mówię, Cedzyna to tam chyba była historyczna bitwa pod Cedzyną. Mówię, a to nie, to Cedynia pod Cedynią, a Cedynia to przecież gdzieś tam na zachodzie Polski. A tutaj zobaczcie cennik tego sprzętu. Rower wodny 40 zł. Czyli tutaj Ibiza się bardziej ceni, bo tam 30. Kajak też drożej 30, a tam 20. Taki mały port, jakby tutaj coś jak te małe chorwackie porty w jakichś małych zatoczkach. Tak mi to na myśl przyszło. Nie no, powiem wam szczerze, że jest ładnie. Nie jest to zły zalew, jest czysto. Jest dość ciekawie, tak? A tutaj z parkingu, wychodząc w stronę jeziora i idąc w lewą stronę, można fajną nawet taką alejką się przejść. Właśnie tutaj, tuż nad tym
jeziorem. Sztuczny jest to zbiornik. Tutaj jest, widzę, tama. Pójdziemy tam, zobaczymy. Na tej zaporze, nie wiem czy to widać, dosłownie tłumnie wyległy kaczki i obsiadły cały ten zbiornik. Tak, chyba się wygrzewają. Z drugiej strony przy zaporze też jest plaża. Co prawda nie jest taka duża, ale... Byliśmy na tamtej. Tak, a byliśmy tam. A tutaj jest ten boczny taki kanał. Właściwie taka zatoczka. No ładnie, kaczeńcy.